Siemano, po krótkiej przerwie. Mamy rano, mamy 12 listopada, godzinę popołudniową. Jak możecie zauważyć, zabieramy talerzówkę, bo tato Edzio umył ją, zabieramy ją pod dach. Oczywiście praktycznie, że stała pod dachem teraz pod wiatą, ale zabieramy w inne miejsce, żeby po prostu nie kolidowała, i zawożę ją tam, gdzie będzie stała aż do wiosny. O ile będziemy używać ją na wiosnę, czas pokaże, trochę na jarę jest zostawione. No i co, jedziemy odczepić tą talerzówkę, przyszykować pumcie, nasmarować, zatankować, w sumie paliwo ma, AdBlue ma, czyli nasmarować. No i co, przygotować pług, czyli tak samo podociągać różne elementy, posprawdzać, czy się nie porozkręcał, bo jak wiecie, ten pług nasz przechodzi, można powiedzieć, drugą młodość w naszym gospodarstwie. I co jeszcze? No, nasmarować go, wszystko zaczepić i może pojedziemy wieczorem orać coś, ale dzisiaj taki vlog, skupimy się właśnie na przygotowaniu, taki vlog z dnia szoka. Ogólnie, czemu nie nagrywałem? Ostatnio nie nagrywałem, nie było odcinków na kanale, no ponieważ za bardzo nie było co nagrywać. No i takie nagrywanie po prostu mija się z celem. Dzisiaj jest ku temu okazja. Jedziemy maszyną, będziemy coś robić, także nagrywam, no. Tak to się prezentuje, przecież nie będę robił odcinków składania płytek codziennie. No wiadomo, no, tam za bardzo nie ma co powiedzieć. Tutaj jak się pracuje na tym gospodarstwie, tematy są różne, wszelakie. Można poruszyć taki temat, a tam budowlanka, to jak budowlanka. Nie kręci mnie to, nie czuję tego, dlatego po prostu nie było odcinków, było trochę luźniej, ale mam nadzieję, że nic straconego, wy ten czas spędziliście na robieniu czego innego, trochę odpoczęliście od moich vlogów, tak więc teraz ruszamy ponownie, będzie kilka odcinków, zaczynamy orać, ile do orania, 15 hektarów, ale to już w odcinku z orki, także co, ruszamy. I przy okazji chcę wam pokazać taki dość minus skrzyni CVX, a mianowicie chodzi ogólnie, że jeżeli mamy zimną skrzynię, to występuje przeważnie już nawet w połowie października, kiedy mamy zimne noce, temperatura oleju spada poniżej dokładnie nie wiem ilu tam stopni, no i jest problem, i zanim to się rozgrzeje, maszyną nie możemy jechać. Teraz akurat to w miarę jeszcze jedziemy 25 na godzinę, ale zdarzają się takie skrajności, o powoli nam przerzuca, ale zdarzają się takie skrajności, że jedziemy nawet w zimę 13 na godzinę od gospodarstwa do gospodarstwa. No to jest taki, jakby to można powiedzieć, taka bolączka właśnie tej skrzyni, że ma tak ustawione, nie wiem o co chodzi, wydaje mi się na chłopski rozum, że po prostu gęstość oleju jest zbyt duża, i co w związku powodowałoby to mniej intensywne smarowanie skrzyni, czyli tego całego CVX-a, a tu chyba ogólnie chodzi o ten hydrostat, który jest, żeby po prostu nam się tarcze nie spaliły, to takie zabezpieczenie, no ktoś to wymyślił, czyli tak musi być, takie zabezpieczenie dla skrzyni, no ale skoro jest, to jest, ale jeżeli chodzi o skrzynię CVX-a, to w ciągu roku w polu to ta maszyna po prostu oddaje to, co ma włożone w sobie, czyli tą skrzynię bezstopniową, po prostu jeździ się jak w bajce. Także lecimy. Dobra, wychodzimy odczepić maszynę. Tutaj zobaczcie, jaki stromy jest wjazd. Jest po prostu masakra. Tak jakbyśmy wprowadzali tą talerzówkę na przykład John Deere'em albo ewentualnie Case'em CVX 150,
podejrzewam, że mogłoby się nie udać, bo Puma jest duża, ma R42, a tamte bajcyki mają R38. Jak mogliście zauważyć w nagraniu, dolne talerze ledwo podeszły, już szurały o posadzkę. Może by się udało, może by się nie udało tamtymi traktorkami. No, stopka. Cyk. Opalala. O, to. O. No i co, i opuszczamy sobie. Powolutku. Odbezpieczamy. Cyk. Chociaż jeszcze zobaczymy, czy do tyłu możemy cofnąć. Jak możemy, to cofniemy. Dobra, tu są palety, to nie będziemy wcofywać. Raczej tu już nic nie będziemy wstawiać na chwilę obecną. Dobra. Także tu sobie talerzówka będzie stała do wiosny, albo i nawet do żniw. Czas pokaże. Oj. No i dobra. Odpinamy wózek. O, jak ładnie umyte, nawet ręce się nie brudzą, bo to ja rozumiem. Dobra. No i teraz składanie maszyny. Luźne, można wypiąć, cyk. Dobra, mamy to. No i co, i wyjeżdżamy i jedziemy smarować kotka za pomocą młotka. Lecimy. Opalala. Powiem wam, że jak tych vlogów tak człowiek nie nagrywa, to trochę tak odetchnął, bo można by rzec, jeżeli byśmy wzięli moją osobę pod uwagę, to już to mu podchodziło pod lekkie uzależnienie, te odcinki, te vlogi z mojej strony, bo były codziennie, czyli można by rzec, że Szoko był uzależniony. To co, przychodziło się do domu, wyciągało się kamerę, zgrywało się materiał i zazwyczaj po nocy, jak z Szokisiami się posiedziało, się montowało, ale później wziąłem się na sposób i wstawałem wcześniej rano i robiłem rano filmy, żeby wieczorem mieć dla moich Szokisiów. Tak to wyglądało. Teraz człowiek odetchnął sobie, poświęca czasu więcej dla rodziny i jak sami mówicie, i ja też to wiem, rodzina jest najważniejsza, ale jeżeli coś się robi, to trzeba robić to dobrze i do końca, tak jak się powiedziało, A robi się B i ja tak chcę to czynić. Wiadomo, teraz jak wiecie, nie ma za bardzo co nagrywać. Jeżeli będą jakieś ogólne kamery, włożę ze sobą praktycznie codziennie, jak telefon, nie wychodzę bez niej z domu, sporadycznie tam zdarzało mi się ją zostawić, ale aktualnie mam ją codziennie i jeżeli będzie coś sensownego do nagrania, to nie martwcie się, ale film będzie, także nie martwcie się. Jeżeli nie będzie, to po prostu musicie być wyrozumiali. Są rzeczy ważne, ważniejsze w życiu. Także jak możecie zauważyć, stoi płużek, ale my na początek zajmiemy się Pumą. Przy Pumce naszej, czarnuszku naszym. No i co, będziemy teraz przesmarowywać punkty smarne, które znajdują się z tyłu w tylnej części traktora. Ogólnie tak, znając życie, tak w skrócie, wziąłem tawotnicę, no i zaraz nie będzie tawotu. Na pewno zawsze tak jest. Tu jak możecie zauważyć, na łączniku górnym mamy jedną kalamitkę, tu na sworzniu. Tutaj kulę to smaruję, zazwyczaj wyciągam ją, cyk. I robię to w taki sposób. O, nakładam tawot do środka, nałożę kuli. Cyk. W celu zniwelowania jak najmniejszego zniwelowania tarcia. Mamy wszystko zrobione. Jeszcze tutaj do środka, do sworznia sobie włożymy trochę tawotu. Jeżeli mamy pług niezaczepiony. No, jak mam zaczepiony, to nieraz odpinam sobie i to wszystko przesmarowywuję w celu uniknięcia piszczenia z tyłu traktora, bo powiem wam, że no wiadomo, elementy się robocze wyrabiają. Tutaj tak samo na haki, bo haki nie są dożywotnie. Jeżeli nie będziemy dawać kapkę tawotu, to tu nam się łoże powyciera, no i później będzie problem.
To nie jest element wymienny, trzeba odcinać i spalować całe nowe uszy. Tutaj mamy kalamitkę jedną z tej strony. Cyk, pompuję dwa razy, jak widzę, że wychodzi ta woda. O, jak możecie zauważyć, nie wiem, czy będzie widać, fajnie wyszła woda po myciu. Ogólnie teraz co robię? Właśnie robię tą samą czynność, tylko podnoszę nogą sobie ramię w celu, żeby ta wód poszedł w górną część sworznia. Bo jeżeli mamy dociśnięte, to nam tylko wychodzi dołem, gdzie jest po prostu luz. I teraz tutaj mamy kolejny punkt zmarny. Przeważnie 3-4 pompnięcia wystarczają. Dobra, mamy telefon, także widzimy się później. I z tej strony tak samo, smarujemy tu i tu, tu smarujemy, podnosimy, znowu smarujemy. Przechodzimy, tył mamy już cały zamknięty, posmarowany i teraz przechodzimy do przodu. Z tyłu jeszcze tam zaraz na zwolnicę pójdziemy. Pokażę, gdzie nie będę smarował, bo było ostatnio smarowane, a to co jakiś czas tylko się smaruje. Łożyska ogólnie 1, 2, 3, 4. Dobra, aby ta woda nie wyszła, od dołu zwrotnicę smarujemy. Cyk, czyściutkę. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, 6. Powietrze wyszło. Także to zaraz zabierzemy z koła. Tu mamy kolejną kalamitkę na sworzniu od siłownika. A my tutaj całą macie, zobaczcie, jedną kalamitkę. Smarujemy 1, 2, tutaj dużo, z 10 razy trzeba dać ta woda. Wkurza mnie ta końcówka, że nie jest zaciskana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tu mamy za siłownikiem kolejną kalamitkę smarującą ten sam element. Nie, jak dokładnie typowo fachowo nazywa, zwrotnica, nie zwrotnica też. Można tak to przyjąć. Cyk, wkładamy tutaj za wężem. Pumcia jeszcze do umycia jest cała, taka ochlapana, aby nie straszyła. Dobra, uda się. Kurczę, tu jest ciężki dostęp do tej kalamitki, mówię wam. Ciężki, ciężki, nie ciężki. No, mógłby być łatwiejszy. Dobra, mamy. Będziemy smarować. 1, 2, 3. Znowu telefon. Tak samo mamy jeszcze kalamitkę. Tu i tu. Tutaj z tej strony mamy tylko na posuw wałka. Posuw wałka smaruje dosłownie 3 razy w roku, nie ma potrzeby żadnej. I z tamtej strony jest kalamitka tutaj, w tym miejscu, żeby... A to pokażę. Tak jak wspominałem, przyszedł czas, że nie ma tawotu. Zawsze tak jest, jak się bierze tawotnicę, że nigdy nie starcza, żeby przesmarować cały sprzęt. No ale to chyba świadczy o tym, że po prostu dobrze się smaruje maszynę. No wiadomo, zaraz ktoś powie, że za dużo tawotu idzie i w ogóle, ale kto smaruje, ten jedzie. Jeżeli chodzi o przedni podnośnik TUS, to nie będę go teraz smarował, bo musiałbym opuścić cały odważnik, żeby poluzować sworznie i dopiero nasmarował. Dopiero nasmarować, ale nie smaruję ze względu na to, nie to, że mi się nie chce, tylko po prostu tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o smarowanie, nie wymaga tak częstego, intensywnego, jakby to można powiedzieć, doglądania, ponieważ tutaj te elementy się nam praktycznie że nie ruszają. Wiadomo, gdzieś na dziurach delikatnie sobie te siłowniczki działają, ale tyle tawotu, co one tam mają dane, to mnie się wydaje, że jeżeli to jest nieużywany, jest zawór zamknięty, to dwa razy w sezonie, jak to się przesmaruje, jest wystarczająco, według mnie, według mojego uznania. Wy możecie mieć inny temat, inne zdanie na dany temat. Tutaj zwrotniczkę od dołu smarujemy. Dobra, wychodzimy.
Dziwi mnie jedna rzecz w traktorze Case Puma, tak samo w New Hollandzie, że zwrotnica u góry tutaj jest niesmarowana, a z tamtej strony jest znowu smarowana. Nie wiem dlaczego tak jest to, jak to wytłumaczyć, czemu tak to jest zrobione. Idziemy sobie odpalić maszynę i przekręcimy koła, żeby nasmarować resztę stworzni tamtej strony i tą kulę pokażę wam, gdzie się smaruje cały przenośnik od przedniego mostu. Sprzęgiełko musisz mieć. Niedobra ty, nie słuchasz się. Dobra, cyk. Smarowanie to jest praktycznie, że przyszykowany z wyjątkiem zwrotnic. Może tu jest w miarę dobry dostęp, żeby posmarować, ale tutaj przez to dziadostwo jest problem i zazwyczaj smaruje to tędy tym otworem. Także potrzebuję drugiej osoby, żeby jeden wsadził tam rękę w kalamitkę, włożył końcówkę i drugi tędy pompował, dlatego teraz tego nie wykonam. Ale jeżeli ktoś się pojawi, któryś z braci, to na pewno to uczynimy. Tutaj zrobię zaraz sam, ale muszę się przebrać, nie będę się brudził. Na razie podczepiamy. Drugą rzeczą, którą będziemy przygotowywać, to traktor jakiś czas stoi, ogólnie nic się nie powinno wydarzyć, ale dla ciekawości sprawdzimy, czy jest odpowiednie z jednej i z drugiej strony, czyli takie samo ciśnienie w ogumieniu, bo to jest ważne w orce. Jeżeli jedno koło nam się będzie bardziej uginać, to głębokość orki będzie po prostu nierówna. Także widzimy się później. Sprawdzamy ciśnienie w lewym tylnym kole. Jak możecie zauważyć, mamy 2,4 coś takiego, 2,3-2,4 bara dokładnie. I teraz tak, ktoś powie, że to jest za dużo, jeżeli chodzi o orkę, że powinno być tam w granicy 1,6. Nie wiem, są to opony ogólnie Micheliny. Jak możecie tu zauważyć, maksymalnie 2,5 bara producent zaleca maksymalne ciśnienie. No my się mieścimy w tej normie. I ja powiem wam taki przykład, jeszcze w tym roku, jak właśnie robiłem ścieżki bez przedniego odważnika, bo został na polu 20 km od domu. I upuściłem sobie koła, ciśnienie na tam dokładnie 1,8 czy do, no jakoś tak 1,8. No i co? Po przejechaniu kilku przejazdów, jak możecie zauważyć, tutaj ogólnie traktor, gdy dostawał poślizgu, automatycznie opona ślizgała nam się na rancie felgi, na obręczy, co powodowało wypychanie przez ciśnienie tutaj tej pasty właśnie, którą zakłada się opony, i było widać, że opona się przemieszcza wokół felgi. Ogólnie opona się kręciła, dostawała poślizgu, no ale ewentualnie też poślizg miała jeszcze na feldze. No i po prostu nie możemy, ja w moim przypadku tutaj nie mogę sobie pozwolić na zejście z niższego ciśnienia, no bo po prostu zniszczymy sobie całą oponę od środka. Nie wiem, ogólnie niby są to opony przystosowane do
niskiego ciśnienia, no ale jak możecie zauważyć, no i ja z mojego doświadczenia, no niestety tego zrobić nie mogę, bo zniszczę sobie opony. No wiadomo, przyczepność na pewno była o niebo lepsza, no ale warunki. Ogumienie i felga nie pozwoliły na to, aby to zrobić. Jeszcze raz sprawdzam ciśnienie dokładnie. Mamy między 2,3-2,4 bara. Zostawiamy, idziemy zobaczyć do tyłu. To jest bardzo ważne, jednakowe ciśnienie, żeby wysokość lewej i prawej opony była taka sama, bo jeżeli będziemy jechać w jedną stronę w bruździe, będziemy mieli głębokość przykładowo 25, no to się to ogólnie przód będzie nam się zagłębiał w pługu. Dlatego orka będzie nierówna. No i sprawdzamy tutaj, co mamy. No i mamy to samo, a nawet więcej. Nie, tu mamy 2,5. I pójdziemy na drugą stronę, dopompujemy do 2,5, czyli 0,1 bara dodamy do koła. Jak możecie zauważyć, ogólnie mamy 2,5 bara w oponie, a opora, zobaczcie jak ona siedzi, jest bardzo miękka. Dwie kostki siedzą na ziemi, trzecia już jest w powietrzu. Ogólnie mówią najlepiej, żeby trzy te protektory, czyli ten, ten i ten, były jednolicie położone na ziemi, naciśnięte. No, no ja niestety, no nie mogę sobie pozwolić na to, bo nie będę niszczył sobie opon po prostu i tyle. Teraz dużo osób się jeszcze pyta, gdzie są odważniki. To właśnie, zaraz do tego wrócę, tylko dopompuję trochę powietrza. Były odważniki. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że Puma ogólnie, jak była na oryginale, była, te koło było tu, a te było tu. My żeśmy zamienili koła w celu zwężenia tylnej osi, ponieważ nawet jak się siało nawóz, to tył maszyny był szerszy, nie zgrywał się z przodem. Teraz linia prosta maszyny, czyli tył z przodem, zgrywa nam się tutaj i to było główną przyczyną, jeżeli chodzi o orkę. Na Kwernalandzie mamy maksymalnie, mamy odkładnie 18. Gdybyśmy mieli 20-calowe, mi się wydaje, żebyśmy nawet ich nie przekładali, nie miałoby to znaczenia żadnego, pługu nam dokrywał, ale był problem z dokryciem pierwszej skiby, ponieważ traktor wychodził na prawą stronę, był rozstawiony za bardzo szeroko i nawet jeżeli żeśmy regulowali pierwszy korpus, dociągaliśmy, to znowu za mało nam pierwsza skiba brała, a dorzucała, ale znowu trzeba było pług zagłębiać. No i ta orka, ten pług szedł tak. No i w celu wyeliminowania tego problemu z niedokładania pierwszej skiby, po prostu stwierdziliśmy, że zwężymy koła i ogólnie wymiar środkowy tu, a tu jest jak w czerwonym case, czyli dwa, już teraz nie pamiętam, dwa nie, ale już nie wiem, ogólnie odtąd zewnętrzne strony maszyna ma 2,64 czy coś takiego. No i to wszystko fajnie współpracuje teraz z naszym puszkiem, tym oto co tam stoi. No i właśnie, to jak możecie zauważyć od środku felgi, felga w środku, czyli ten rant, jest wypukły w tamtą stronę i odważnik ma płaskie trzy w stylu gwiazdy, czyli 1, 2, 3. No i tutaj nie włożymy, bo mamy po prostu nierówną powierzchnię. No i jest opcja, żeby zamontować tamte odważniki na tą stronę, ale potrzeba trzeba zakupić flanszę, gdzie koszt jednej flanszy, uwaga, usiądźcie, koszt jednego takiego krążka, nie wiem jaka to będzie gruba blacha, ale jeżeli tu miałoby być równo, to mi się wydaje, że ta flansza będzie z grubości na pewno minimum 2 cm. 2, 2,5, a nawet można by rzec, że nawet 3 cm grubości ta flansza będzie miała. No, teraz, żeby taką flanszę wykonać, no to trzeba kawałek arkusza blachy o takiej grubości. To też jest niemały wydatek, rzędu minimum gdzieś około no z 800 zł. Teraz wycięcie tego, no to gdzieś myślę, że z 1000 zł byśmy zamknęli się, gdybyśmy sami spróbowali zrobić te flansze. Tylko nie wiem, jak oryginał wygląda, czy on jest tu półokrągły, czy jest prosty. Także no koszt, żeby założyć odważniki na tył, obciążniki, to jest koszt 4000.
Zestaw jednej flanszy 2000 to jest netto chyba. To, czyli ponad 4000 wyjdzie. Także no prawie 5 koła wyjdzie, żeby za odważniki, ale no zobaczymy, czy pokuszę się o nowe z serwisu, czy po prostu zrobimy w jednej firmie i nam zrobią na zamówienie, złożymy zlecenie i nam zrobią sami takie flansze z otworami. No zobaczymy, projekt się zrobi. Wszystko jest do dogadania. Także tyle, co tutaj mogę powiedzieć. Przodu nie sprawdzam. Skoro tył jest dobrze, to przód też będzie dobrze. Przód to tam mała ryba, małe piwo. Dobra, myślę, że przejdziemy teraz do pługa i chyba i tak się rozgadałem, odcinek będzie z pół godziny, ale skoro nie było długo odcinków, to teraz będziecie mieli okazję, żeby zasiąść sobie z kawką albo jedną, nie jedną kawką przed odcinkiem i sobie obejrzeć go do końca. No, przemiennym krokiem zmierzamy sobie do pługa Kvaerneland EM100. Nasmarujemy sobie na początku tutaj całą tuleję. Od kółka jest już dość wyrobiona, ma duże luzy, no ale niestety zobaczymy, co czas przyniesie na przyszły rok. Nie ukrywam, że chciałbym mieć na podwórku nowy pług, ale co będzie, to tego nikt nie wie, nawet ja jeszcze nie wiem. Tutaj sworznie mamy, po jednym sworzniu dwa pompnięcia i ta wocik wychodzi. Ogólnie jakiegoś tutaj dużego ruchu nie ma, no ale jakby nie było, siła, która ten sworzeń dostaje, jest, powiem wam, w granicy gdzieś pół tony, bo resor, który tutaj jest, ma wyporność chyba 550 kg, także nie jest to mało. Smarujemy sobie dokładnie. Teraz tak, tutaj całą podstawę smarujemy. Jeżeli tutaj gdzieś kiedyś obejrzałem film i coś widziałem, teraz nie pamiętam, kiedyś jeszcze kilka ładnych lat wstecz, ktoś omawiał właśnie podobny pług, nie wiem, czy to był tej marki, i właśnie, że tutaj ogólnie smarowanie można sobie pominąć. No ja wam powiem, że no ktoś naprawdę chyba, nie wiem, co robił w życiu, ale no nie ma pojęcia. Tu są największe ogólnie, jeżeli chodzi na prężenia o pług. Może nie tu, ale no można by rzec, że tutaj. Tu jest cały element, który ciągnie. I ja już mam tutaj element wyrobiony. Mam luz i powiem wam, że on teraz, jeżeli chodzi, jeżeli stoi cały, to nie, ale jeżeli opuszczamy maszynę, to nam wszystko ładnie pracuje góra-dół. Dlatego tutaj ta wod jest po prostu, no, on musi tu być w tej maszynie. Ktoś wymyślił te kalamitki, producent tej maszyny, że są. No to chcąc, nie chcąc, no trzeba to nasmarować. Tu mam problem z tą kalamitką, ponieważ mam już dość spore luzy na maszynie i po prostu od spodu ten element unosi się do góry i mam zapieczony tawot. Ale jeżeli obrócę maszynę i ta kalamitka będzie na dole, to ja ją dopiero posmaruję. Dlatego tak to zrobię. Nasmaruję to dopiero jak obrócę sobie maszynę. Po prostu nie będę się, jakby to można powiedzieć, męczył. No bo nie ma potrzeby. Mamy nasmarowane. Teraz tutaj przód. Tuleję od obrotnicy. Dobra. To wocik tu damy. No i następną czynnością, tutaj element smarny w pługu, to jest, smarujemy uszy od siłownika, czyli tak zwane i sworzeń, i jabłka. Luzy są już niemiłosierne, jabłka już chyba w siłownikach wymieniane, powiem wam, 3 albo 4 razy i to już nic nie daje, ponieważ mamy siłowniki wybite w środku, łoże w siłowniku jest wybite, no i po prostu trzeba byłoby jakieś robić wstawki z tulej albo po prostu odcinać i zaspawywać nowe uszy. Wiem, że ogólnie regenerują takiego typu siłowniki, czyli jakieś wstawiają tuleje,
ale na razie nie było czasu. Sezon maszyna przejeździła, bo ta wodnica się zapowietrzyła. Musimy przepompować sobie to, co lubię. Pompujemy, pompujemy. Chyba jest pusta jednak. Dobra, idziemy napełnić. No i ogólnie w pługu jeszcze elementy smarne, czyli kalamitki, mamy od spodu. Czyli tak jak tu, tu i tu. I ogólnie jeżeli chodzi o pług, o smarowanie, jeszcze mamy tutaj element. Tutaj o, mamy kalamitkę. Czyli smarujemy łożysko od kółka. Było smarowane ostatnio, tam za często też nie ma co się forsować i zaglądać, dlatego nie smarujemy na razie, posmarujemy cały pług jeszcze raz po zaoraniu, po skończeniu orki zimowej, dlatego idę nabić tą wódnicę i widzimy się, jak przesmaruję do końca maszynę. Dobra, mamy wszystko posmarowane, nie zanudzałem was, bo nie o to chodzi. Zaczepiamy pług. No i myślę, że na dzisiaj to taki odcinek z przygotowań. Trochę coś innego. Nie było dawno takiego odcinka, jeżeli chodzi o przygotowanie maszyn. No to przygotowanie, raczej taki, no, no to można powiedzieć, przegląd. Ogólnie pług muszę sobie przestawić, bo orałem waltrą i przestawiałem pług. Muszę pierwszą skibę przesunąć trochę na bok. Ale to myślę, że chyba w kolejnym odcinku. Na razie podczepiamy i myślę, że na razie starczy. Podjeżdżamy ładnie. Tak. Pamiętam jak z początku. Kurczę, miałem problemy z podczepieniem pługa, no. Aż wstyd się przyznać. Teraz to jest po prostu coś, czym się żyje. Czyli tak zwana bajka, jak dla mnie. Nie ma żadnego problemu. A dla którzy też mają może problem, no to zaczepiamy sobie cyk, zaczepiamy łączniczek, skręcamy trochę go. O, jeszcze łącznik trzeba by posmarować. Dobra, wszystko będziemy konserwować, jak będziemy przygotowywać kota do zimy. Wszystko będzie, wszystkie odciągi, gwinty będą wyciągane, przesmarowywane, czyszczone. Także na razie jedziemy orać. Cyk. Ogólnie czemu był problem, drodzy widzowie, z zaczepieniem? Największy problem był zaczepieniem w case CV-ie 150, ponieważ te ramię tutaj jest krzywo w nim przyspawane od nowości. Nie jest zgięte, bo nie było nigdy używane i od nowości był problem z zaczepieniem pługa. Tutaj w pumie ogólnie też był problem. Było bardziej wszystko zakończone. Ale z czasem to się wszystko wytarło i zaczepia się tak, jak się należy. Tutaj mamy przewody od obrotu. Damy sobie na trójeczkę. Czemu na trójeczkę? Bo ja mam ogólnie EHR trzeci zamieniony z piątym. Czyli jak na piątym miałem na joysticku, teraz joystick mam na trójce. Dlaczego? Bo piąty EHR przepuszczał nam, nie trzymał ciśnienia. Jak byli chłopaki z serwisu, po prostu zamienili mi, przeprogramowali, że sterowanie mam z trójki. Ogólnie szkoda, że nie ma takiej funkcji Puma, żeby sobie to ustawiać przykładowo z monitora. No ale niestety jest jaka jest i nic z tym się nie poradzi. Dobra, pakomacik trzeba sobie podłączyć. Damy go pod czwóreczkę. Cyk. Dobra. I cyk. No i mamy zaczepione. Składamy stopkę. No, także opuszczamy. Mniej więcej cyk. I sobie musimy w poziomie skręcić cięgło na środku. Ale o ustawieniu pługu też zrobię osobny odcinek. Także na razie na dzisiaj to tyle. No i co? Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę.
i czekajcie na relacje orki. Będą kilka filmów, będzie właśnie orka, o coś o zimowej orce, z ustawiania pługa, będzie nowa działka, także do usłyszenia, na razie, cześć!